Ojciec Święty przyjął prezydent Chorwacji. Po spotkaniu z papieżem, z którym prezydent rozmawiała po hiszpańsku, Kolinda Grabar-Kitarović odwiedziła także watykański sekretariat stanu. W czasie odbytych tam rozmów zwrócono uwagę na dobre relacje między Chorwacją a Stolicą Apostolską, umocnione ostatnio także przez formalne umowy. Omówiono kwestię współpracy między Kościołem a państwem w interesie dobra wspólnego narodu, zwłaszcza gdy chodzi o wsparcie dla rodziny i młodzieży. Odnośnie do spraw międzynarodowych omówiono skutki światowego kryzysu gospodarczego, a także wyzwania regionalne, szczególnie zaś sytuację Chorwatów w Bośni i Hercegowinie.